Let's go. To jest skrzynia biegów. Ale to też jest skrzynia biegów. I czym one w sumie się różnią od siebie? Ogólnie pierwsza i podstawowa różnica między tym shifterem, czyli Trustmaster TH8A, a tym shifterem, czyli TK Customs, to jest taka, że to są różne marki, w sensie zupełnie inne marki. Co mam na myśli? Mam na myśli to, że Trustmaster jest marką taką mainstreamową, tak? Którą wspiera wiele gier, wiele w sumie też urządzeń, bo mamy i na PC-ty, i na konsole. Jednak tutaj mamy ograniczone wsparcie ze względu na to, że mamy ją tylko dla PC-ta, wiadomo, i ona jest osobno podłączona przez USB, więc no dlatego do konsoli nie podłączycie. Raczej wszystkie gry będą ją obsługiwać, bo jest to znane po prostu jako kontroler, no ale trzeba mieć na uwadze to, że nie będzie tam napisane dokładnie tak jak tu Shifter TH8A, tylko będzie jakaś nazwa po prostu, którą TK Customs nałożyły na ten Shifter. Jak już zaczęliśmy temat na początku od TH8A tak troszkę, to jeszcze przybiliśmy sobie tą skrzynię biegów. Jaki jest feeling grania na TH8A? TH8A no nie jest złe, na pewno jest wytrzymałe, to trzeba im przyznać, bo nie jest to już taka zabawka jak Shifter od Logitecha, no ale spójrzmy prawdziwie w oczy, to jest zupełnie inna półka cenowa. Cena tego Shiftera jest naprawdę wysoka dla takiego przeciętnego zjadacza chleba, bo kosztuje on dzisiaj mniej więcej 700, nawet 800 zł, gdzie ja go kupowałem za 590, tylko że to było lata temu. Ale jeżeli chodzi o realizm, no to TH8A mega tak nie oddaje tego wszystkiego, tak? Dlaczego? No bo jest to bardzo płynna skrzynia biegów. Co mam na myśli płynna? No bez modyfikacji nie będziecie czuli tych takich, wiecie, klików, wejścia w bieg jakikolwiek, tylko to jest takie płynne. No jest sprężyna i spoko, ale nie czuć takiego konkretnego wejścia. U mnie i tak to wygląda troszkę lepiej, bo ja wewnątrz mam mod od TK Customs na usztywnienie tego wszystkiego oraz taki zauważalny klik. Jest lepiej, ale no nadal nie jest doskonale. Wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Oh, hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel. Dobra, już wam wyjaśniam, co ja tutaj robię, dlaczego ja to odkręcam. Ogólnie ścisk do biurka, który mam w swoim shifterze od TK Customs, wspiera grubości blatu od 8 mm aż do 5 cm. Ale jako, że moja płytka, na której mam zamontowany ten shifter, jest bardziej cienka, no to wykombinowałem sobie, że możemy zwiększyć jeszcze ten przedział, nie od 8 mm, tylko od jakichś 3 na przykład, albo 4 mm, odkręcając po prostu nasze pokrętełka i przesuwając je trochę w dół, dosuwamy, dokręcamy tą naszą, ten wiecie, ściśniać i później wciskamy to i leciutko dokręcamy śrubeczkę, która to wszystko trzyma. Dobra, shifter zamocowany, no i możemy grać. Dzisiaj będę testować go oczywiście w Assetto Corsie, bo jest to moja jakby główna gra, w której testuję wszystkie jakieś nowe rzeczy. Ale oczywiście będzie on działał jeszcze w Forza Horizon 5, w ETS-ie czy w Karixie, bo również wcześniej sprawdzałem w tych grach. No i jest normalnie shifter, wykrywany shifter jak to shifter. Słuchajcie, jak to wygląda ogólny rozrachunek? Ogólny rozrachunek jest spoko. Na pierwszy rzut oka sobie pomyślicie, jeżeli weźmiecie to do ręki, że no kurde, cholerstwo jest ciężkie, nie? I on jest duży, on jest większy od TH8A, ale nie dużo, to jest taka kwadratowa puszka teraz po prostu. I teraz tak może na samym wstępie powiedzmy sobie kosztowo, jak to wychodzi. Bardzo podobnie do TH8A, bo jest to jakby bezpośredni konkurent tej skrzyni biegów. Cena bazowa to 699 zł,
i każda dodatkowa nakładka, na przykład short shifter lub 6 biegów plus steczny, no to koszt 50 zł. Także no, te nakładki dodatkowe to nie jest jakoś mega dużo dodatkowo. A i pamiętajcie oczywiście o istnieniu kodu Marquis, na który macie 15% zniżki na wszystko w TK Customs, więc nawet dobierając sobie jakieś różne dodatki do tego shiftera, gdzie wyszło mi tu 770 zł, finalnie jak wpiszecie kod Marquis, to macie ponad 100 zł zniżki i ten shifter wychodzi wtedy tyle co TH8 ma po przecenie, tak jak jest teraz, bądź nawet taniej, jeżeli jest ceną regularną, bo TH8 ma macie za ponad 800, na to wychodzi około 668 chyba zł. No dobra, jak już pokazałem wam, jak to zamówić w sumie i co możecie sobie dobrać, no to możemy teraz sobie to troszeczkę omówić. Ja standardowo w tym shifterze mam założony short shifter, no który skraca nam długość tego biegu, tego wbijania biegów i tak dalej, co jest moim zdaniem mega spoko, bo jest bardziej wygodne, bo nie macie uczucia, jakbyście wrzucali biegu jak w starym Jelczu. No bo takie mniej więcej uczucie towarzyszy wam w większości skrzyni biegów, które mają bardzo długie przełożenia, na to short shifter naprawdę skraca wam tę drogę i jest lepszy feeling. Co my mamy jeszcze do dyspozycji? Mamy do dyspozycji jeszcze sekwencyjną skrzynię biegów, które ja w sumie wcale nie używam, bo ja cenię sobie osobiście H-shifter. I głównie jeżeli miałbym brać ten shifter, no to do układu H, a nie sekwencyjnego, ale fajnie, że coś takiego w ogóle dorzucają. No a jeżeli chodzi o tryb, no to przełączamy się na dole takim guziczkiem, nie? Na shifterze jest guziczek, który przełącza nam z H-shiftera na sekwencję, dzięki czemu wtedy sterownik wie, że wbijamy biegi góra, dół, a nie od jedynki do szóstki czy siódemki z wstecznym. I oczywiście te wszystkie plejty na skrzynie biegów są wykonane z aluminium. Owszem, mamy tutaj elementy wydrukowane w 3D, takie jak na przykład ta czarna ramka czy mocowanie na biurko, ale te wszystkie elementy, te białe ścianki są aluminiowe. No dobra, teraz przejdźmy może do meritum, czyli jak się na tym gra. Gra się na tym zajebiście. Mówię wam szczerze, bez żadnego kłamania. Naprawdę gra się na tym bardzo dobrze. Jedyne co, no to jest cholernie głośny. No ale coś za coś, nie? Albo mamy mniejszy realizm i cichutką skrzynię biegów, albo mamy takie pierdyknięcie jak w bieg, jest głośne oraz jest ciężkie. I szczerze wam powiem, mi to naprawdę nie przeszkadza, to jest taki satysfakcjonujący klik, który w ogóle nie razi mnie w uszy. No mógłby się ktoś ze mną nie zgodzić, ale tak jest. No i co pierwsze się rzuca w oczy, jak weźmiesz to do ręki, a propos TH8A, że tutaj kurna czuć, jak wbijasz ten bieg. Tutaj naprawdę trzeba dużo siły przyłożyć, żeby wbić ten bieg. Jeszcze specjalnie możecie sobie to przykręcić śrubą, którą macie na samym środku. Jak sobie spojrzycie pod te plejty, pod te nakładki, możecie sobie ją jeszcze bardziej ścisnąć i ten shifter będzie chodził jeszcze ciaśniej. Ja mam ją skręconą na 80% około, no i zamontowany plate short shiftera i to jest no picobello. Ogólnie wykrywanie biegów jest oparte tak samo jak na TH8A. Mamy tutaj aż 10 sensorów Hala i magnes neodymowy. No a jak wiadomo, no magnesy neodymowe i raczej sensory Hala są niezniszczalne. Mam na myśli to, że one się ze sobą nie stykają. No jest to oparte na magnesie, czyli jest od siebie troszeczkę oddalone, przez co jest to niezniszczalne, bo nie mamy tutaj fizycznego potencjometra, który się jeszcze przesuwa albo nie wiem, wykrywa wam guzik, jakby tak wiecie, nie analogowo. No tylko macie tutaj magnes, który sczytuje, dzięki któremu jest sczytywana każda pozycja waszej skrzyni biegów. No i jest jeszcze jedna rzecz, żeby nie było za kolorowo, która mnie irytuje. Irytujące jest obracanie się tego trzpienia, nie? Że generalnie on nie jest na stałe przymocowany, tylko on się cały czas obraca. To nie obraca się gałka zmiany biegów, tylko ten cały trzpień. Ale spoko, już zwróciłem uwagę na ten element do TK Customs
i już podobno są prace, trwają prace nad tym, żeby on się nie obracał. No dla mnie to jest dość irytujące, ale w sumie jak tak się gra, to człowiek tego nie zauważa. No to zależy od człowieka. Jeden powie, że to jest durne i mu to będzie przeszkadzać, a drugi powie, że ma w sumie na to wywalone, bo liczy się coś zupełnie innego w shifterze. No a to na przykład nie. No ja na takie rzeczy zwracam uwagę, bo ja jestem perfekcjonistą. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie na temat tego shiftera. Ja wam powiem szczerze, to co teraz powiem, nikt mi za to nie zapłacił. Ja osobiście kupiłbym ten shifter, gdybym nie miał TH8A. No ale że już mam TH8A, no to drugi mi jest aktualnie niepotrzebny. Czy będę zmieniał? Nie wiem. Może tak, może nie. TH8A zostawiłem ze względu na kompatybilność, ale w sumie tak już nie mam Trasmastera, więc zostaje mi w sumie tylko PC. Bo ogólny feeling korzystania, no jest jednak na korzyść TK Customs. Trochę rażą mnie te wydruki 3D, ale jeśli to jest z dobrym wypełnieniem i jeżeli zda u mnie to egzamin przez jakiś czas, bo osobiście już go troszkę testuję, ale jeszcze sobie go troszkę potestuję, no to w 100% będę w stanie go wam polecić. Na dzisiaj to wszystko. Mam nadzieję, że wyczerpałem temat. Mówię, jeżeli macie jakieś pytania, dajcie znać w komentarzach, bo od tego one są. Ja się z wami żegnam i do zobaczenia w następnym filmie na moim kanale. Trzymajcie się, cześć!